Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam serdecznie na mojej stronie Mój Wrocław i Dolny Śląsk. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak przedłużyć swój paszport w naszym mieście ukochanym Wrocławiu. No, spadło na mnie jak grom z jasnego nieba wiadomość, że mój paszport utracił już ważność. On mianowicie ten paszport tutaj z napisem Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rzeczpospolita Polska. No, poprzedni miałem jeszcze tutaj zrobiony znacznie wcześniej. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jedyne co mogę zrobić, to tylko popatrzeć. Możecie Państwo mieli popatrzeć, jaki byłem kiedyś piękny i młody i z obfitym owłosieniem na głowie. Ale to tak dygresja. Natomiast problem się zrobił z tym paszportem, kiedy już wyglądałem troszeczkę inaczej i nieco poważniej. No i ten mój paszport utracił swoją ważność. Natomiast nagła konieczność wymiany tegoż to paszportu pojawiła mi się wtedy, kiedy nagle zdecydowałem się wyjechać jesienią tego roku 2011 na 2 tygodnie do USA. I dostałem nagle takie zaproszenie na pewne takie wydarzenie związane z internetowym marketingiem. Natomiast oczywiście okazało się, że paszport już jesienią nie będzie ważny. No i coś musiałem w końcu z tym zrobić. I na podstawie swojego doświadczenia podam tutaj najszybszą moim zdaniem kolejność załatwiania tego nowego paszportu. Od czego byśmy zaczęli? No, zacząłbym zdecydowanie od zdjęcia. Wprawdzie wymagane jest ono tylko jedno. Zdjęcie wymagane jest jedno, o takież to zdjęcie. Natomiast proszę porównać, jest ono nieco inne niż zdjęcie, które jeszcze niedawno sobie załatwiałem do prawa jazdy czy do wymiany dowodu osobistego. To zdjęcie różni się mniej więcej tym, że no niestety trzeba zdjąć okulary, nie wolno mieć żadnego nakrycia głowy, a tak szczerze mówiąc człowiek wygląda tutaj na tym zdjęciu jak z rejestru skazanych, prawda? Przypuszczam, że te zdjęcia są do zrobienia wszędzie, natomiast jeżeli ktoś nie ma czasu, to za 30 zł może to zrobić w Urzędzie Wojewódzkim, przynajmniej we Wrocławiu, a fotograf jest w pokoju numer 100 na parterze tego Urzędu Wojewódzkiego. We Wrocławiu, jak powiedziałem, jest to plac Powstańców Warszawy 1. Następnie z tym zdjęciem podchodzimy do pani z informacji i pobieramy takiż to wniosek. Również też jest trochę inaczej niż z prawem jazdy. Z prawem jazdy wniosek możemy sobie wydrukować ze strony internetowej, natomiast ponieważ wniosek jest taki jakby na kartonie, to opcja ta nie wchodzi w rachubę w przypadku paszportu. Wniosek ten musimy wypełnić tutaj. Różne ciekawe rubryki. No, warto go wypełnić przynajmniej częściowo, ponieważ musimy z tym wnioskiem pójść do kasy i w tej kasie okazać ten wniosek. Natomiast no, pierwsza miła niespodzianka. W kasie zapłaciłem 140 zł żywą gotówką. Emeryci czy inne osoby mają różne ciekawe zniżki, także warto się wcześniej dowiedzieć, czy pod jakąś taką zniżkę nie podlegamy. No tu żona zrobiła mi dobrą kawę, aby mi się dobrze Państwu opowiadało. O, ładny kubeczek, no filiżaneczka. Żeby kartą nie wolno podobno płacić w tej kasie Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast z kasy z powrotem jest taki powrót do informacji. Pobieramy numerek,
numerek na pamiątkę sobie zostawiłem. Pobieramy taki to numerek, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich, potwierdzone złożenie wniosku, liczba oczekujących 2. I jak pobraliśmy ten numerek, idziemy do okienka, w którym właśnie składamy tenże opłacony wniosek, no i nasze zdjęcie. Ciekawa różnica pomiędzy poprzednim paszportem, poprzednim wyrabianiem, pokazujemy i udostępniamy na skanerze nasze odciski palców. Także z tego wynika prosty wniosek, że wniosek musimy złożyć osobiście. No, nie wypełniłem tego wniosku poprawnie, ale z reguły miła pani w okienku pomaga nam wypełnić pominięte rubryki. Także no, niestety część tych rubryk, pomimo że wydawałoby się, że prosto napisana, nie była dla mnie zbyt jasna, o co dokładnie chodzi, czyli co poeta chciał powiedzieć. Na sam koniec dostajemy takie potwierdzenie złożenia wniosku z numerem sprawy. Tu jest taki numer sprawy oraz adresem strony MSWiA www.paszporty.mswia.gov.pl. Jest to o tyle ważne, że możemy tam sprawdzić status odbioru naszego paszportu. No, cała sprawa pobytu w Urzędzie Wojewódzkim w kwietniu 2011 roku zajęła mi około godziny. No, bym skłamał, że godzinę, być może nie całą godzinę. Ale pamiętajmy, mili Państwo, w sezonie urlopowym z reguły jest dużo gorzej. Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, Urząd Wojewódzki jest czynny od 8 rano do 16, w środy bodajże jest nawet czynny do 18, ale z tego co wyczytałem na stronie internetowej, kasy są zamykane chyba kwadrans wcześniej. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Na tym zasadzie kończę. Jeżeli oczywiście chcesz opisać swój odbiór paszportu, znaczy na razie pokazuję swoje stare paszporty, zapraszam Cię serdecznie na mój kanał YouTube oraz na moją stronę Mój Wrocław Dolny Śląsk. Mój Wrocław i Dolny Śląsk. Na tym kończę. Mówił Wasz Darek Kraśnicki. Pozdrowienia dla moich wielbicieli i moich znajomych. No niestety to za Was wniosę dobrą kawą zrobioną przez moją kochaną małżonkę Grażynę. O, widzimy tutaj kawa. Kawa i nawet jest taki ładny spodek. Także bye bye. Miłego załatwiania paszportu.